Możliwość czytania informacji o kolejnych opóźnieniach w procesie cyfryzacji naziemnej telewizji w Polsce. Nie chcę czekać do lipca 2013 roku na wyłączenie sygnału telewizji analogowej. Taki wpis pojawił się na znanym, lubianym i chyba jednym z największych portali społecznościowych Facebooku. Polska naziemna telewizja cyfrowa robi swoją karierę zawrotną, widać w internecie. Jest mnóstwo sfrustrowanych widzów, którzy do końca nie wierzą, że we wrześniu i październiku rozpocznie się cyfryzacja kraju, mimo że są podpisane umowy, mimo że jest harmonogram i nawet, że emitel pracuje przy swoich nadajnikach tak, aby zdążyć po wakacjach uruchomić naziemną telewizję cyfrową. Tego typu wpisy w internecie pojawiają się też na forach. Rozżalenie widzów jest ogromne. Niektórzy już przestali wierzyć, że w ogóle naziemna telewizja cyfrowa wystartuje w Polsce. Pozostaje zapytać, kto jest odpowiedzialny za takie rozchwianie widzów, rozchwianie czekających na cyfryzację kraju, bowiem informacje, które dobiegają z portali internetowych, są niekiedy sprzeczne. Jedni informują, że cyfryzacja jest w toku, drudzy mówią, że cyfryzacja jest wstrzymana. Może czas najwyższy zweryfikować dane i przedstawić jasno, krok po kroku i w niepowtarzalnych faktach, niezaprzeczalnych faktach, że cyfryzacja jednak ma miejsce.